Witam serdecznie w popołudniowym komentarzu, który jest nieco opóźniony ze względu na to, że właśnie trwa konferencja prasowa prezesa Glapińskiego i dzisiaj dowiemy się i będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, czy prezes Glapiński da hossę na GPW w kolejnych tygodniach i miesiącach. Na razie zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania, jeżeli uważacie Państwo, że te materiały są dla Was korzystne. A więc zaczynamy. Co powiedział prezes Glapiński o polskiej gospodarce, o sytuacji, jaką obserwuje w polskiej gospodarce i jakie możemy wnioski wyciągnąć z tego, co właśnie zostało powiedziane? I zastanówmy się, czy te informacje będą w stanie przełożyć się na zmianę wycen aktywów denominowanych w krajowej walucie. A więc spróbujmy odszyfrować to, co właśnie prezes Glapiński powiedział. W pierwszej kolejności prezes Glapiński powiedział, że polska inflacja sugeruje, że jest troszeczkę słabsza niż w odczytach czerwcowych, więc rynek, który zaczyna kupować obligacje polskie w ostatnich tygodniach, tak jakby trafnie przewidział to, że tak jakby szczyt inflacji w Polsce właśnie miał miejsce. Prezes zwrócił także uwagę na to, że inflacja w Polsce wynikała z szoków podażowych, co bardzo rzadko się zdarza i wynika głównie właśnie z tego, że mamy do czynienia z odcięciem od różnego rodzaju dostaw, mamy zachwiane łańcuchy dostaw, mamy także zamrożoną aktywność, jeżeli chodzi o usługi. Stąd też ten szok podażowy i to był główny powód, dlaczego inflacja w Polsce tak wyraźnie wzrosła według prezesa Glapińskiego. Więc jeżeli tylko ten szok minie, to ten czynnik, który zwiększa inflację, powinien być zmniejszany. Także prezes Glapiński zasugerował, że czynniki, które wpływają na popyt, nie generują inflacji w Polsce i moim zdaniem jest to prawidłowa ocena sytuacji. Prezes Glapiński także powiedział, że nie ma ryzyka przegrzania polskiej gospodarki na chwilę obecną. To widzimy, ponieważ polska gospodarka, która teraz odżywa po okresie recesyjnym, ona odbija głównie efektem bazy, ale widzimy także rosnący popyt, zwłaszcza w przemyśle, więc mamy do czynienia z wyraźnym także odbiciem gospodarczym, i które już nie wynika tylko i wyłącznie z efektu bazy, ale także z popytu, który występuje w światowej gospodarce. Mamy także informację, że polska inflacja będzie wracać do swojego celu w przyszłym roku i myślę, że scenariusz bazowy właśnie rzeczywiście tak będzie i kupowanie obligacji polskich i nie tylko sugeruje właśnie, że część inwestorów już pozycjonuje się pod to, że inflacja będzie powoli wygasać w przyszłym roku. Zwróćmy także uwagę, że prezes Glapiński zasugerował, że plan, który zaprezentował rząd, plan inwestycyjny, on raczej nie będzie generował negatywnego wpływu na inflację, czyli nie będzie pomagał wzrostowi inflacji. Ja generalnie bym się z tym lekko nie zgodził, natomiast tak prezes Glapiński to powiedział. Mamy także do czynienia według profesora Glapińskiego ze wzrostem wynagrodzeń, ale w tempie troszeczkę wolniejszym niż przed pandemią. To, na co warto także zwrócić uwagę i prezes to też zauważył, że dynamika wzrostu wynagrodzeń wyraźnie przekracza inflację, więc społeczeństwo nie odczuwa wzrostu cen aż tak bardzo, jak można byłoby się tego spodziewać. Dodatkowo prezes Glapiński nie widzi ryzyka wystąpienia efektów drugiej rundy i widzi także coraz mniejszy potencjał do tego, żeby rynek pracy generował miejsca pracy, ponieważ zmniejsza się zasób siły roboczej w Polsce. No to jest istotna i bardzo ciekawa uwaga. Dodatkowo prezes Glapiński zasugerował wpływ wariantu delta na gospodarkę, ponieważ zwiększa się niepewność co do tempa ożywienia gospodarczego, jeżeli negatywny scenariusz związany z tą odmianą będzie kontynuowany. Dodatkowo, i co jest bardzo istotne, to tutaj, że nie będzie zmiany w polityce pieniężnej, monetarnej na chwilę obecną i że podwyższanie stóp procentowych teraz mogłoby wpłynąć negatywnie na ożywienie gospodarcze. Bank centralny cały czas jest przyczepiony do swoich narzędzi, których teraz stosuje, które teraz wykorzystuje w polityce monetarnej i nie zamierza ich zmieniać. A dodatkowo prezes Glapiński powiedział, że program QE będzie kontynuowany, aż nie rozpocznie się ten proces wychodzenia z polityki luźnego pieniądza. Dodatkowo to jest też taki ukłon w stronę tych wszystkich, którzy wierzą w podwyżki stóp procentowych w Polsce. Prezes powiedział, że w najbliższych kwartałach można oczekiwać rozpoczęcia dyskusji na temat wychodzenia z luzowania i to jest właśnie coś nowego i być może jest to sugestia, że na przełomie tego i przyszłego roku jednak dojdzie w Polsce do pierwszej podwyżki stóp procentowych. To byłoby coś ciekawego i to jest moim zdaniem coś nowego. Prezes także powiedział, że Polska bardzo przygląda się polityce ECB i Fedu, jeśli chodzi o wychodzenie tych obszarów gospodarczych z polityki łatwego pieniądza. Dodatkowo prezes zasugerował i powiedział wprost, że podwyżki stóp procentowych na Węgrzech i w Czechach nie będą miały żadnego wpływu na to, co zrobi Polska. I na koniec jeszcze raz prezes zapowiedział, że i powiedział to bardzo wyraźnie i wprost, że NBP nie chce aprecjacji złotego. To jest bardzo klarowny przekaz i moim zdaniem kluczowy i decydujący, najważniejsze przesłanie tego, co właśnie miało miejsce oraz to, że Polska może interweniować na rynku złotego, jeśli zajdzie taka potrzeba. Więc inwestorzy na rynku krajowym dostają jasny przekaz, że Narodowy Bank Centralny chce słabszego złotego, żeby pomagać eksporterom, może interweniować. Nie opłaca się generalnie grać na umocnienie krajowej waluty, zwłaszcza że sytuacja na eurodolarze temu sprzyja, więc spodziewajmy się, że w najbliższym czasie będziemy mieć do czynienia z obecnymi poziomami bądź też podwyższonymi na rynku złotego. Będzie miało to bardzo pozytywny wpływ na to, co się dzieje na warszawskiej giełdzie z powodu tego, że brak podwyżek stóp procentowych zachęca do tego, żeby było kontynuowane to, co się dzieje teraz na giełdzie, czyli ten trend wzrostowy, więc przesłanie prezesa Glapińskiego sprzyja hoście na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych na wystąpieniu letniej fali wzrostowej. Pomaga także wycenie obligacji, ponieważ te wszystkie przesłanki związane z inflacją dają przestrzeń do tego, żeby kupować dalej polskie obligacje, więc kluczowe przesłanie tego dzisiejszego wystąpienia prezesa Glapińskiego jest bardzo gołębie i wyraźnie prezes Glapiński wylał dzisiaj kubeł zimnej wody na głowy wszystkich tych, którzy liczyli na to, że będziemy świadkami wkrótce powrotu do trendu podwyżek stóp procentowych, na wychodzeniu z tej polityki luźnego pieniądza. Zwróćmy teraz uwagę, co się dzieje na wszystkich walutach krajów emerging markets, ponieważ tutaj wskaźnik dla tych indeksów, dla tych walut już wkrótce może wygenerować sygnał sprzedaży taki krótkoterminowy, na który bardzo często inwestorzy patrzą. I byłaby to negatywna informacja, czyli pozytywna dla tych, którzy uważają, że złoty w najbliższym czasie będzie tracił na wartości. Jednak wróćmy do wykresu tego samego dzisiejszego porannego komentarza i tam widać, że jesteśmy teraz bardzo blisko kluczowej średniej dwustusesyjnej, na której nie ma tutaj na tym wykresie tym wcześniejszym. Dlatego w najbliższym czasie te wydarzenia, które będą miały miejsce, będą decydujące. To jest główne przesłanie właśnie płynące z tych wykresów. Na eurodolarze widać próbę wzrostów, jednak do czasu, aż nie pokonamy poziomu 1,19, wszystkie scenariusze prowzrostowe są naprawdę spekulacją intelektualną i wiążą się z mniejszym prawdopodobieństwem realizacji. W tym tygodniu amerykański dolar umocnił się praktycznie do większości walut, osłabił się tylko do jena i franka szwajcarskiego i to pokazuje, że mieliśmy do czynienia w tym tygodniu z fazą na risk off. Rynek opcji dla eurodolara pokazuje, że tutaj inwestorzy nie spodziewają się jakiejś większej zmienności i prawdopodobnie letnia flauta będzie kontynuowana. To jest scenariusz sugerowany przez opcje na przestrzeni kolejnego miesiąca. Natomiast jeżeli chodzi o realne stopy procentowe, to tutaj nie widać także powiązania i widać odporność amerykańskiego dolara na zwiększanie się tego spreadu. Natomiast opcje dla eurodolara sugerują, że im dłuższy termin, tym bardziej większa jest presja na to, żeby obstawiać osłabienie się europejskiej waluty. To są sygnały płynące z rynku opcji. Inne pary na rynku Forex Tutaj nie mają na razie większych nowych impulsów. Na parze euro do funta tutaj konsolidacja cały czas postępuje. Mamy już czwarty miesiąc przy niewielkiej zmienności i czekamy na to, co się wkrótce może wydarzyć. Tutaj nie widać tego negatywnego wpływu delty na wycenę funta brytyjskiego i to jest bardzo interesujące i ciekawe, co się dzieje. Natomiast na parze euro do Kanady tą parę wybrałem z powodu tego, że Kanada jest bardzo wrażliwa na to, co się dzieje na nastroju risk off, risk on, więc im bardziej ta para rośnie, tym bardziej mamy do czynienia z takim nastrojem na wyprzedaż ryzyka. A jeśli para spada, to wtedy mamy do czynienia z presją globalną na popyt na ryzyko. Więc to, co się teraz dzieje, ponieważ tutaj walczymy o wybicie nad linię szyi w dwumiesięcznej formacji odwrócenia trendu. Jeśli dzisiaj zakończymy nad poziomem 1,4820, no to scenariusze prowzrostowe, czyli negatywne dla ryzyka na świecie, będą faworyzowane. Kolejne bardzo ciekawe wydarzenie dzisiejszego dnia to obniżka stóp rezerwowych w Chinach. Jest to związane z obawami Chin o przegrzanie na rynku nieruchomości i na rynku złych długów. I to jest bardzo ciekawa informacja. Wyraźnie widać, że Chińczykom chodzi o to, żeby osłabić krajową walutę, która się umacnia. Bardzo wyraźnie to widać na przestrzeni ostatniego roku. Na razie, jak widać, nie ma to większego znaczenia, większego wpływu na wycenę chińskiego juana. Zobaczymy, czy dalej tak będzie, ale to jest taka ciekawostka, ponieważ żaden inny duży kraj nie obniża teraz stóp procentowych. Przejdźmy teraz do indeksów giełdowych, ponieważ dzisiejsza sesja na indeksie S&P wydaje się być kluczowa i poziom 4300 będzie punktem odniesienia. Jeżeli zakończymy tydzień nad poziomem 4300, no to scenariusze prowzrostowe, czyli zakładające dalszą letnią falę hossy, będą wciąż bazowymi. Moim zdaniem właśnie tak się stanie, także sytuacja jest bardzo klarowna i dzisiejsza sesja będzie decydująca. Na indeksie DAX można było się spodziewać, że dzisiaj spróbujemy zanegować wczorajsze negatywne sygnały. Także tutaj mamy klarowny poziom 15 500 punktów jako punkt odniesienia i zobaczymy, co się dzisiaj stanie na zakończeniu dnia. Na razie widać, że popyt wciąż żyje, istnieje i wciąż wierzy w to, że letnia fala hossy będzie kontynuowana. Zwróćmy także uwagę na to, że akcja kredytowa dla europejskich banków postępuje znacznie słabiej niż dla amerykańskich akcji, ale dla amerykańskich banków i tutaj europejskie banki pozostają w tyle w generowaniu zysków względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Także przejdźmy teraz do rynku złota, który także ma kluczowy poziom, który ma także kluczowy punkt odniesienia na poziomie $1800 i dzisiejsze zamknięcie, czyli utworzenie świecy tygodniowej względem tego poziomu będzie ważnym sygnałem na temat tego, co rynek sądzi na temat perspektyw dla złota. Utrzymanie nad poziomem $1800 jest scenariuszem bazowym ze względu na to, że obligacje cały czas drożeją, czyli rentowności spadają, więc jest duża szansa na to, że złoto ruszy w kierunku oporu 1825-1840. Także to by było na tyle. Myślę, że przesłanie dzisiejszego wystąpienia prezesa Glapińskiego jest bardzo czytelne i klarowne, sprzyja polskim akcjom. Zobaczymy, czy indeksy będą w stanie wybić się nad górne ograniczenie tegorocznego kanału wzrostowego, które widzicie Państwo na wykresie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Życzę udanego weekendu, stopy zwrotu i słyszymy się oczywiście w poniedziałek. Do usłyszenia, do zobaczenia. I jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zasubskrybować kanał, dodać komentarz i lajka, jeżeli uważacie Państwo, że te materiały są dla Was korzystne i niosą jakąś wartość. Do usłyszenia i do zobaczenia.